Powstanie Wielkopolskie do Bydgoszczy nigdy nie dotarło. Pomimo tego bydgoszczanie dosyć czynnie angażowali się w działania powstańcze. Szpiegowali, przerzucali broń, dostarczali ochotników, a nawet próbowali wywołać powstanie w Bydgoszczy. I to właśnie o tym powstaniu będzie dzisiejszy odcinek Ukrytych Historii. Zapraszam serdecznie. Dnia 26 grudnia 1918 roku w Poznaniu pojawił się Ignacy Jan Paderewski, znakomity polski kompozytor i pianista. Był tam przejazdem ze Stanów Zjednoczonych, podążał do Warszawy na spotkanie z Piłsudskim. Jednak do tego spotkania nie doszło. Paderewski miał się zatrzymać w Poznaniu do końca roku, czyli do 31 grudnia. Jednak powstanie, które za moment wybuchnie, zatrzymało go tam na dłużej. W dzień przyjazdu, wieczorem po powitaniu przez prezydenta miasta Poznania Jarogniewa Drwęskiego oraz przewodniczącego Naczelnej Rady Ludowej Bolesława Krysiewicza, Paderewski przemówił do zebranych przed hotelem Bazar tłumu. Wyszedł na balkon i tam do nich przemawiał. Po ciemku nie było dobrze słychać jego głosu. Kolejne osoby, które stały w szeregu, przekazywały sobie szeptem słowa Paderewskiego. Wiemy, że dziękował za powitanie, wzruszająco akcentował radość z odradzania się wolnej ojczyzny, podkreślał też swoją apolityczność i nawoływał do braterstwa oraz zgody narodowej. Wszyscy słuchający byli zgodni, że w trakcie przemówienia nie padły żadne hasła nawołujące Polaków do walki. Następnego dnia, to jest 27 grudnia, swoją paradę wojskową na ulicy Świętego Marcina urządzili Niemcy. W jej trakcie zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje, doszło do zamieszek. W ich wyniku wywiązała się pomiędzy Niemcami i Polakami walka. Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego podjęła ten czyn zbrojny. I tak właśnie rozpoczęło się Powstanie Wielkopolskie. W tym samym czasie właśnie tu w Bydgoszczy Zarząd Rady Ludowej na miasto Bydgoszcz i Przedmieścia apelował do polskich mieszkańców o wstrzemięźliwość w działaniu. Jeszcze w ukazującym się dzienniku bydgoskim nawoływano do tego, żeby nie podejmować żadnych racjonalnych kroków, żeby nie podejmować żadnej walki zbrojnej. O ile strona polska oczywiście posłuchała tych nawoływań do pokojowego zachowania, o tyle strona niemiecka, a dokładniej utworzony tutaj w Bydgoszczy 3 Batalion Grenzschutzu, czyli takiej straży ludowej na kresach, stworzonej z byłych żołnierzy, z kolejarzy i z innych niemieckich patriotów i bojowników. Ci nie zamierzali zostawić Polaków w spokoju i bardzo mocno dawali nam się tutaj we znaki. Do samej Bydgoszczy Powstanie Wielkopolskie, jak wspomniałem na początku, nigdy nie dotarło. Mniej cierpliwi polscy mieszkańcy starali się przedzierać przez linię frontu i dotarwszy do wojsk powstańczych, wziąć czynny udział w walkach wyzwoleńczych. Z tej to też przyczyny w Bydgoszczy znajduje się pomnik nieznanego powstańca wielkopolskiego, który widzicie tutaj na zdjęciu za mną. Bydgoszczanie na powrót w granice Polski musieli czekać 14 miesięcy dłużej niż reszta kraju. Nie dość, że jako pierwsi poczuli pruski but na swoim karku w 1772 roku, czyli w trakcie pierwszego zaboru, to jeszcze jako jedni z ostatnich ten but z siebie zrzuciliśmy. Dało to łącznie 148 lat życia pod okupacją pruską. Winę na to, że Bydgoszcz nie została objęta działaniami wojennymi, możemy przypisać poniekąd też Francuzom. To doradzający generałowi Muśnickiemu pułkownik Georges Marquette z francuskiej misji wojskowej w Polsce zapewnił, że miasto na pewno zostanie zdobyte i przydzielone Polsce. Radził po przyjacielsku wręcz
by nie wszczynać kroków zaczepnych, jak to nazwał. Z drugiej strony podjęto decyzję, że niemiecki garnizon wojskowy mógłby bardzo mocno odpowiedzieć ogniem i no, zmasakrować mieszkańców miasta, zmasakrować Polaków, którzy chwyciliby za broń. Dlatego też z tego powstania oficjalnie zrezygnowano, ale bydgoszczanie mieli trochę inne plany. Duża część bydgoskich patriotów miała inne plany i nie usłuchała argumentów, które przekazywał tutaj przekazywali Francuzi, przekazywał generał Dowbor-Muśnicki. Wysłali oczywiście delegację do generała Dowbora-Muśnickiego z zapytaniem i z zachętą, żeby właśnie do Bydgoszczy wkroczył zbrojnie. To się nie stało, ale bydgoszczanie sami rozpoczęli przygotowania do takiego powstania. Zostali podzieleni, znaczy sami się podzielili na cztery grupy, zaopatrzyli się w broń, wcześniej ukrywaną w kilku grobowcach na cmentarzach Nowofarnym i Starofarnym. Według planu mieli zaatakować równocześnie cztery znajdujące się w mieście kompleksy koszarowe. Wśród konspiratorów znaleźli się m.in. Ignacy Balwiński oraz Piotr Łaczkowski. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną, że wysłuchaliście kolejną opowieść, kolejną ukrytą historię, bo przecież o powstaniu w Bydgoszczy mało kto tak naprawdę słyszał. Zachęcam do subskrypcji kanału, kliknięcia tego dzwoneczka, abyście zawsze na bieżąco dowiadywali się, że właśnie wpłynął na kanał nowy film. I komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. A kto chce wspomóc tworzenie kanału, to zapraszam na portal Patronite, hashtag ukryte historie. I tam można już za 5 zł miesięcznie wspomagać tworzenie kolejnych odcinków. A na nowy 2021 rok mamy bardzo duże plany.